Chciałbym zrealizować zadanie gminy Rotykanka w tym roku, wprowadzone jest sprawozdanie. Te sprawozdania przedkładane są do Rady Miasta przez Prezydenta do 31 marca roku 2017 roku. Szczegółowe sprawozdanie realizacji zadań dotyczących gminy Rotykanka zostanie przekazane do Rady Miasta. Dziękuję bardzo i proszę o uchwalenie. Dziękuję bardzo serdecznie za przeprowadzenie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę o zadanie pytania. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za obecność. Myślę, że kolejny raz pan dyrektor jest z nami, to świadczy o tym, jak duże znaczenie ma opinia Rady Działalności Pożytku dla pana dyrektora, tym samym dla pana prezydenta miasta. I też mamy nadzieję, że nasze tutaj opinie, które przegłosujemy, zostaną uchwalone w tym projekcie przedłużone w Radzie Miasta, potem uchwalone przez Radę Miasta. Ja kilka, wczoraj czy wieczorem Państwu wysłałem kilka dokumentów. Nie wiem, czy Państwo się zapoznali. Wiem, że mało czasu, bo późno w ogóle przyszedł ten projekt, ale w związku z tym też mam kilka, w zasadzie cztery takie propozycje zmian w tym projekcie uchwały. Po pierwsze, zmiana w paragrafie trzecim, punkt pierwszy. Proszę, możesz mówić na której stronie, to ja będę... A nie, na zacianej stronie. Aha, tak, okej, to za dużo. To jest o, tam, gdzie są zasady wynagradzania komisji. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, ustęp pierwszy. To jest w samej uchwale, tak? Tak, dokładnie. Tam jest o tym, że członkowie Rady dostają wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że od przyszłego roku dostaną podwyżkę, ponieważ zwiększa się minimalne wynagrodzenie za pracę, a już obecnie te wynagrodzenia należą do jednych z najwyższych w Polsce. Proponuję zmienić z 10% na 5% i równocześnie dodać tam jeszcze ustęp, przed ustępem czwartym, jeden ustęp dodać, który mówi o tym, że miesięczne wynagrodzenie członka komisji nie może przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli ustalenie maksymalnego poziomu. Chciałem też zwrócić dodanie ustępu może być przed ustępem czwartym, dodanie ustępu, czyli czwartego, tam też podniesienie. Miesięczne wynagrodzenie członka komisji nie może przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia. Te dwa zapisy. Są to podobne zapisy, znalazły się w gminnym programie na rok 2011 i 2012, który został przygotowany po kontroli przeprowadzonej przez Wydział Odbytej Kontroli Urzędu Miasta Lublin w roku 2011, który stwierdził, że wydatkowanie środków na wynagrodzenia członków komisji jest nieefektywne, nieoszczędne, nieracjonalne. I zaproponował zmiany. I te zmiany były w gminnym programie w roku 2011 i 2012. W roku 2013 już ich nie było i nadal ich nie ma do chwili obecnej. Dla porównania roczne, sprawdziłem roczne koszty samych wynagrodzeń członków komisji w kilku miastach w Polsce Wschodniej. Roczne koszty wszystkich członków komisji. W 2014 roku, czyli w ubiegłym, w Kielcach 108 tysięcy złotych, w Rzeszowie 58 tysięcy złotych, w Białymstoku 41 tysięcy, w Olsztynie 25 tysięcy i w Lublinie 317 tysięcy. Nie, dlatego też warto podać przeciąg na jednego członka komisji rocznie, na jednego członka w ciągu roku. W Olsztynie to jest 1600 złotych rocznie, jeden członek komisji. W Białymstoku 2580 zł rocznie, w Rzeszowie 5320 zł rocznie, w Kielcach 7244 zł rocznie i w Lublinie 16690 zł rocznie. Przy czym sposób wynagrodzenia w tych miastach, w Lublinie to jest 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za udział w jednym posiedzeniu, czyli w jednym posiedzeniu zespołu komisji 10%, czyli to jest około 175 zł chyba tak obecnie, a w przyszłym roku gdzieś dycha więcej. Dla porównania w Rzeszowie jest
niemal identyczny zapis, też 10%, tylko że tamtych posiedzeń się odbywa 3 razy mniej. Czyli 3 razy może więcej spraw komisja rozpatruje, ale tam wynagrodzenia członków komisji są 3 razy mniejsze niż w Lublinie. W Białymstoku kwota wynagrodzenia szczytna to jest 15% diety radnego miesięcznie. W Kielcach to jest 12% do przewodniczącego i 9% minimalnej krajowej dla członka. A w Olsztynie to jest 45 zł za jedno posiedzenie komisji. Za każde posiedzenie 45 zł. W związku z tym właśnie ta propozycja, żeby zmniejszyć kwotę za posiedzenie o połowę, czyli to będzie nie 180 zł za jedno posiedzenie zespołu, tylko połowa z tego, czyli około 90 zł, bo w przyszłym roku za jedno posiedzenie. I przy jednoczesnym ograniczeniu miesięcznych wynagrodzeń, bo można tych posiedzeń przecież robić dużo i tak, bo tą pulę można by teoretycznie wyrobić to CZB-skie, ograniczenie miesięcznego wynagrodzenia do 50% minimalnego wynagrodzenia, to jest około 900 zł miesięcznie. Czyli rocznie to by było i tak więcej niż w drugim mieście w kolejce w tej chwili. Czyli już tak na kwotowo określić zaraz 80% wynagrodzenia? Na kwotowo. Może być kwotowo. Ja mam taką propozycję. Jeśli mogę ci przerwać, to powiem tak. Pierwszy komisja tego, to robił ten członkiem. To był raz na początku lat 90. Było nas w tej komisji 6 osób. 6. Dwóch psychologów, dwóch lekarzy i dwóch urzędników, że to nie było. Ani jednego radnego. Mieliśmy zadań trochę więcej niż teraz, bo i ludności było więcej. Mieliśmy było ponad 370 tysięcy, teraz mamy na 340. Czy było więcej? Czy, no dobra, czy było więcej alkoholu, czy mniej? Nie wiem, być może. Ale myśmy sprawdzali wszystkie 6 osób, żeśmy zarobili. Wynagrodzenie nasze wynosiło nie od każdego posiedzenia, lecz automatycznie mieliśmy miesięcznie, jeżeli dobrze pamiętam, to było 120 zł. Przewodniczący chyba miał 150 zł miesięcznie. Tak to wynosiło. To rozumiem, że inflacja jest i w związku z tym to musiało wzrosnąć do 2000 czy do 3000. Dzisiaj mamy członków tej Rady ponad 24. Teraz dołóż to mogę. Jest to największa komisja na terenie celu kraju. Nie ma większej komisji. Nie, chyba są dwie większe. Nie ma. Nie wszyscy na nas padają. Jest to największa komisja w stosunku do mieszkańców, których wygoduje. Także jest to największa komisja. Nie wiem, czy tyle musi być. Być może, że tak powinno być. Ja tylko tyle mam takich uwag na to, co Krzysztof mówił. Ze swojego własnego doświadczenia tego mówię. Nie procentowo, bo to tylko kwotowo. Przyjmijmy kwotę i to kwotę. Może być za posiedzenie wymiany. Natomiast panie dyrektorze, nie ma pytania, bo pan dyrektor nie odpowiedział. Ale wyczekaj, ja miałem zastrzeżenia co do tego wykreślenia dotyczącego oceny aktualnej skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Ale pan odpowiedział, w związku z tym pytanie przyjęcie. Dziękuję. Tu jeszcze kopię tych wystąpień pokontrolnych podkreśliłem na żółto istotne elementy, to może puszczę, to sobie każdy przejdzie. To w sprawie tych wynagrodzeń to pewnie tyle. Druga uwaga, to jest, aby w paragrafie 3 punkt 2 litera K tam jest ocena realizacji, będzie przeprowadzona i tam jest litera K na podstawie liczby wizytacji punktów przeznaczonych alkoholowych, to jest wpisane. Ja proponuję, żeby zmienić na liczby kontroli punktów przeznaczonych alkoholowych, ponieważ jak sprawdzałem też w innych miastach, tych, których podawałem poprzednio, przeprowadza się kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Natomiast w Lublinie przeprowadza się wizytację punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a zgodnie z przepisami ustawy o ochronie strzeżności gminna komisja, gdy ma upoważnienie prezydenta, to przeprowadza kontrolę
jest szczegółowo opisane, jak te kontrole się przeprowadza. W Lublinie prezydent nie wydał upoważnienia komisji, komisja nie przeprowadza kontroli, to przeprowadza wizytację. A tutaj mam też pismo z Państwowej Agencji Rozwiązania Problemów Alkoholowych z pytaniem, czy można zamiast kontroli prowadzić wizytację, i parka stwierdza, że nie może inna komisja prowadzić wizytacji, muszą to być kontrole określonymi przepisami ustawy. W związku z tym mam propozycję, żeby gminna komisja sprawdzała kontrolę, a nie wizytację. Ale na podstawie czego pan mówi, że nie ma kontroli, bo z tego co ja wiem, to, to są kontrole przeprowadzane. Nie, są przeprowadzane wizytacje. Natomiast zgodnie z przepisami z kodeksem postępowania administracyjnego, każda kontrola
właśnie nie zapowiedziano. Czyli wszędzie kontroli musi być, tak jak każdej decyzji, postępowania zakończonego decyzją, bo tu też decyzja będzie, że musi być kontrola. To może się zastanowić, czy to słowo kontrola wprowadzać, może to jednak zostawić tak, jak jest digitalizacja, która skutkuje... No ale dlaczego? Skoro pan Krzysztof uzasadnił kontrolę według prawa, według przepisów. Jak ZUS chce sprawdzić jakąś firmę, umowę o dzieło na przykład, tak jak była kontrola, no to też informuje wcześniej, nie przychodzi sobie dnia na dzień, robimy tu kontrolę, czy tak sobie. Są przepisy. Same to przychodzi bez powiadomienia. Nie, no, bo nie przychodzi bez powiadomienia. Państwowa inspekcja pracy przychodzi bez powiadomienia czasami. Ale to też po najczęściej po jakimś zawiadomieniu. To nie, no ja się zgadzam z tym, że jak najbardziej, no natomiast czy to będzie bardziej skutkujące dla efektów, to trudno powiedzieć, no bo to wiadomo, że jeżeli się zapowie kontrolę, to już będzie przygotowane tak na cymes, nie? I zostanie. No. Jeśli mogę jeszcze dwa zdania. Miejmy nadzieję, że zostanie. Rozumiem, że te kontrole po tych analizach będą prowadzone. Pytanie, czy będą też prowadzone wizytacje obok tych kontroli, czy nie, bo jeżeli będzie jedna i druga formuła, no to moim zdaniem pod kątem ewaluacji trzeba umieścić obydwie. Będzie jedna i druga formuła, dlatego że tej wizytacji będzie na pewno dużo więcej. Kontrole będą w sytuacjach, które może nas nie powinno być fajne, ale na pewno nie będą wykonywane z taką częstotliwością jak wizytacja. Da się to powiedzieć. Czyli trzeba by dodać wizytacji i kontroli. Tak. Albo osobne poza kontrolą. Osobne poza kontrolą. Kolejna kwestia. Wykreślenie punktu czwartego. Panie Krzysztofie, przepraszam za te słowa, to może idźmy sukcesywnie i głosujmy. Dobrze? A wcześniej jeszcze... Wcześniej o wynagrodzenia. Okej. Mówiliśmy teraz o tym punkcie dotyczącym kontroli. W związku z tym rozumiem, że wniosek po tych naszych uwagach jest taki, żeby dodać po punkcie H kolejny punkt w ramach tej oceny realizacji liczba kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Tak jak Państwa intencja, zostawiamy wizytację i dodajemy punkt o kontroli. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej rekomendacji, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto jest wstrzymał? Nie widzę. Dobrze. To mamy jedną rzecz załatwioną. Wróćmy w związku z tym do tego wynagrodzenia. Panie Dyrektorze, bardzo proszę o odniesienie się do tego wniosku Pana Krzysztofa. Proszę Państwa, nie trudno będzie na ten temat dyskutować. Rada Miasta uchwala zasady wynagrodzenia. Zasady wynagrodzenia są takie, jakie są w projekcie uchwały, które tutaj przedłożył Państwu Prezydent. Są różne zasady wynagrodzenia. Są jest wynagrodzenie ryczałtowe, tak jak tutaj pan dyrektor wymagał, są wynagrodzenia przez stawkę procentową, są w wysokości 10%, gdzieś pan kraju jest to 15% diety radnego na przykład. Naprawdę różne, bo nie to zostało tak, pan to zdecydował, ale nie wydaje mi się, że tak jak mówię, trudniej na to dyskutować. Dziękuję bardzo. Czy państwo macie jeszcze jakieś uwagi? Rada będzie na ten temat pracować i uchwalać. To trzeba zmienić uchwałę. Procent środków wydawanych w ciągu roku na wynagrodzenie w stosunku do całości budżetu. Trochę ponad 320 tysięcy chyba na wynagrodzenia, a całe środki to jest około 6 milionów. Prawie 7 milionów. Przy czym, jeżeli chodzi o środki na wynagrodzenia komisji, to jest po prostu paragraf klasyfikacji budżetowej, ale proszę wziąć pod uwagę również to, że oprócz wynagrodzeń członków komisji są także środki przewidziane na zapłatę do sporządzenia opinii biegłych. To są te same środki, to jest ten sam paragraf klasyfikacji budżetowej, więc nie można w tej chwili tak dokładnie określić po zakończeniu roku, byśmy mogli powiedzieć, ile poszło na wynagrodzenia komisji. Wynagrodzenia członków komisji w przeważającej mierze zależą od organizacji pracy komisji, od tego, ile będzie posiedzeń poszczególnych zespołów, ile kontroli również oczywiście. Natomiast zasady no, są po prostu zasadami. To jest 10% to 75 zł w tej chwili za posiedzenie. Komuś to może wydawać, że jest to dużo, komuś, że jest to mało, że jest to jednak poświęcony czas, zajęcie, dojazd. Także różne aspekty tutaj bym brał pod uwagę. Członkom komisji poszczególnie się może wydawać, to dużo, bo mam 45 zł. A proszę wziąć pod uwagę również to, że jeśli chodzi o obsługiwanie kompetencji
zdania członków komisji. Także uważam, że jest to naprawdę praca absorbująca i mówię, to kwestia całości wynagrodzenia, no to jest bardzo subiektywna ocena. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania w tej materii? Czyli rozumiem, mamy wniosek następujący. Panie Krzysztofie, głosujemy razem czy oddzielnie? Mamy dwa postulaty. Nasze uwagi, a nie tutaj wniosek, żeby postulowali rozmiary tego wynagrodzenia na mniejsze czy na większe. To dla nas może być tylko uwagi takie co do tego wynagrodzenia. Tak samo jak projekty są decyzją Rady Miasta. No my jesteśmy jedynie organem opiniotwórczym i we wszystkich opiniach, tak zresztą ja Państwu to stawiam pod głosowanie i w wersji papierowej opinii tak to jest podsumowane. Tylko i wyłącznie pewien postulat. Wracam do mojego pytania, panie Krzysztofie, czy rozbijamy to na dwie części, bo tam był wniosek z 10 na 5% i miesięczne ograniczenie. Czy głosujemy łącznie? Ja bym to proponował głosować na głosie. Dobrze, czyli w związku z tym jest wniosek zmiany paragrafu 3 ust. 1 punkt 1 zakładający po pierwsze zmianę wynagrodzenia, czy rekomendację zmiany wynagrodzenia z 10% na 5% oraz dodanie nowego przepisu, nowego punktu.